każdy z malowanych przez artystów pejzaży może stać się zaproszeniem do podróżowania nie tylko w obszarze sztuki, ale też do miejsc, które kiedyś widzieliśmy, czy też planujemy zobaczyć. Nazywam się Violetta Cicha, a naszym przewodnikiem w kolejnym spotkaniu z cyklu Czas na sztukę będzie Piotr Potworowski, jeden z polskich mistrzów pejzażu. Urodził się w 1898 roku w Warszawie. Jego podróże artystyczne zapoczątkowała wyprawa do Paryża z grupą polskich artystów nazywanych kapistami. Potworowski korzystał z różnorodnych tradycji artystycznych. Studiował malarstwo dawne, kopiował obrazy Delacroix, Corota, podziwiał twórczość Cezanna, Bonarda. Uczył się w pracowni związanego z nurtem kubizmu Fernanda Légère'a. Tak różne doświadczenia budowały jego artystyczną świadomość. W tym czasie opłynął północną Afrykę pracując fizycznie na transportowym żaglowcu. W czasie II wojny światowej jako były żołnierz musiał uciekać z Polski. Od 1943 roku przebywał w Wielkiej Brytanii. Obraz Osada wiejska został namalowany w technice olejnej około 1947 roku. Ma format wydłużonego prostokąta o wymiarach 92,5 na 71,5 cm. Jest przedzielony w połowie ciemnozielonym pasem, ogrodzeniem czy też żywopłotem biegnącym lekkim ukosem ku górze. Dolną część zajmuje jasnozielona łąka. Przedziela ją nieregularna, ciemnozielona plama. Może to wiosenne rozlewisko, może staw. Po lewej stronie pasą się dwie czarne krowy. W ich kierunku zmierza dziewczynka w żółtej sukience. Smukły mężczyzna w kapeluszu na głowie kroczy w lewą stronę ku zagadkowej, w bardzo nieoczywisty sposób namalowanej czarno-białej plamie. Doprawdy trudno rozpoznać te kształty, no ale do takiej uroczej scenerii pasowałby idealnie pies. Może wierny towarzysz wiejskich wędrówek, a może wytrwały stróż pasących się zwierząt. Ponad ogrodzeniem, w górnej części obrazu, widać jasne budynki o ciemnych, dwuspadzistych dachach i wysokich, czerwonych kominach. Osada jest zatopiona w zieleni drzew, otoczona zielonymi wzgórzami. Całą scenerię obserwujemy z wysoko umieszczonego punktu, jakbyśmy zatrzymali się na chwilę, odpoczywając w czasie wędrówki po zielonych wzgórzach. Horyzont jest zawieszony bardzo wysoko. Piotr Potworowski starał się unikać linii horyzontu. Jak notował w swoich szkicownikach, niebo jest wszędzie, w każdym przedmiocie, który się widzi, nawet w źdźbłach trawy. Obraz jest malowany płaskimi plamami, uproszczone kształty zaledwie sugerują znane nam elementy wiejskiego krajobrazu. W kompozycji z 1949 roku, zatytułowanej Hamak, Potworowski przedstawił podwórze domu. Ocieniona ściana budynku, spowita zielenią, tworzy lewą krawędź obrazu. Podwórze oglądamy nieco z góry. W centrum, pośród zieleni, jest zawieszony tytułowy hamak. Spoczywa na nim jakaś postać, ubrana na niebiesko. Podobne w kolorze i kształcie płasko malowane plamy umieszczone są w górnej części pośród orzeźwiającej zieleni. Mogą sugerować stawy, jezioro. Otwarte okna o białych framugach jakby odłączyły się od ścian budynku. Zawieszony w przesyconej zielenią scenerii stały się zupełnie samodzielnym bytem. Trudno byłoby mówić o perspektywie w tym obrazie, bo Potworowski tak naprawdę przedstawił syntezę krajobrazu, może nawet obserwowanego przez otwarte okno. Nie imitował rzeczywistości, ale przełożył ją na wyszukane układy plam barwnych. Rozplanował kompozycję z niemal matematyczną starannością. Ten aspekt malarstwa Potworowskiego niewątpliwie wynika z doświadczeń kubistów, zasad poznawanych m.in. w pracowni Fernanda Légère'a. Wnętrze lasu Cornwallia to obraz namalowany w 1952 roku. Tym razem pejzaż został uproszczony niemal do abstrakcyjnych form z szaleństwem ciemnozielonych trójkątów w centrum. Może jeszcze uda się rozpoznać fragment budynku, odczytać pionowy rytm pni drzew po prawej stronie. To zaledwie tylko kilka rozpoznawalnych elementów, ale przecież najważniejszy jest nastrój tego dzieła. Artysta pozwolił nam poczuć i zanurzyć się w gęstwinie lasu.
momentami mrocznego, ciemnego po środku, ocieplonego z lewej strony, jakby właśnie pomiędzy konarami drzew przecierały się promienie słońca. Światło i cień, gra zielonych tonów tworzy tę niepowtarzalną aurę. Od 1949 roku Potworowski nauczał w Bath Academy of Art w Corsham w Cornwalii. Znał te tereny doskonale. Pejzaże, które tam malował, charakteryzuje ciemnozielona tonacja, wyróżnik kolorystyczny Cornwalii w malarstwie Potworowskiego. To tutaj artysta wypracował swoją wersję nowoczesnej formy pejzażu. Bez klasycznego widnokręgu, statycznego ujęcia z jednego punktu widzenia. Za to z pełną gamą zarejestrowanych wrażeń w syntetycznej malarskiej kompozycji. Doceniono talent i twórczość Potworowskiego. Został członkiem angielskich ugrupowań artystycznych. Kąt pracowni to obraz namalowany w 1955 roku. W centrum kompozycji znajduje się czarny prostokąt. Cały obraz jest w tonacji szaro-błękitnej. Wszystko wokół zdaje się wirować. Jedne kształty nachodzą na drugie, a w górnej części pojawia się kilka liter tajemniczych znaków. Ten widok pracowni jest kolejnym przykładem konstrukcyjnego podejścia artysty w kompozycjach opartych na harmonii barw. Temat tak naprawdę nie miał istotnego znaczenia. Potworowski pracował ze studentami, dużo malował i podróżował, szukając malarskich motywów. W 1954 roku Potworowski odwiedził okolice Barcelony. Wtedy też powstał obraz na płótnie o niewielkich wymiarach, zaledwie 40,5 na 25,5 cm. Potworowski mówił wielokrotnie o swoim wyczuleniu na światło. Miejsca, w których się znajdował, odczytywał i malował w swoistej dla każdego regionu tonacji. Hiszpania była dla artysty żółto-szara. Uliczka w Hiszpanii jest dość wyjątkowa ze względu na niemal teatralną scenerię. W dolnej części, niczym na proscenie, ustawione są trzy czarne krzesła. Każde zwrócone jest w innym kierunku. W prawą stronę wybiega kobieta w czarnej sukni. Jest już niemal przy prawej krawędzi obrazu. Przy lewej krawędzi widać fragment ściany budynku rzucającego cień na tytułową uliczkę. Przed budynkiem ukryty w cieniu siedzi mężczyzna. Kompozycję dynamizuje układ czarnych plam, mnożenie ukośnych podziałów. W twórczości Potworowskiego ten obraz należy do tych o najbardziej narracyjnym charakterze. Mimo uproszczonych kształtów jesteśmy w stanie opowiedzieć historię, która rozgrywa się na hiszpańskiej uliczce. Pejzaż Starkwini z północno-zachodnich Włoch to widok urokliwego, posadowionego na wzgórzu miasteczka z wysokimi wieżami. Budynki, wiadukt na pierwszym planie wznoszą się ukośnie w prawą stronę. Kilka plam szarości przełamanej brązem zieleni i drobne białe akcenty znakomicie współgrają z dominującą różowo-pomarańczową barwą całej kompozycji. Nic dziwnego, że artystę tak ceniono za wyszukaną, nieoczywistą kolorystykę. Włochy, kojarzące się z cudownym światłem, błękitnym niebem, w twórczości Podkowińskiego są mocno zróżnicowane. Trudno powiedzieć, z jakiego regionu pochodzi obraz malowany w 1957 roku, zatytułowany Owalny pejzaż Włochy. Jedno jest pewne. Nawet w słonecznej Italii zdarzają się pochmurne dni, a na pewno nie jeden taki przydarzył się w czasie podróży artysty. Z lewej strony rozlewają się plamy niebiesko-szarego koloru, jak fale wzburzonego morza. Prawa strona to szarobure zielenie, nad którymi wznosi się szaro-beżowy prostokąt pokryty grafitowymi kleksami. Frapujący jest kształt tego krajobrazu. Artysta nadał mu formę owalu i umieścił na prostokątnym tle szarego płótna, lekko rozjaśnionego białymi smugami. Daje to niezwykły efekt, jakby właśnie wyłonił się ten deszczowy widok zza chmur mgieł. Obraz jest malowany farbami olejnymi, ale Potworowski zróżnicował fakturę naklejając prostokąt szarego płótna. To częsty zabieg stosowany przez artystę. Jedna z inspiracji tego pomysłu to podróże Potworowskiego, a właściwie okres pracy na żaglowcu, kiedy poznawał śródziemnomorskie porty. Wspominał ten czas jako jeden z najszczęśliwszych okresów w swoim życiu. Towary pakowane w worki, płótno żagli, przysłaniające widnokrąg, to motyw wielkiej przygody i wolności.
Piotr Potworowski z dużym powodzeniem konstruował modele okrętów. Robił to dla przyjemności, ale też dla całkiem przyjemnego dochodu, który pozwalał mu, jak pisał, na używanie Paryża jeszcze w czasie przed II wojną światową. Horyzontalna kompozycja o wymiarach 59 na 19,5 cm to efekt wyprawy do Wenecji. Obraz malowany jest w tonacji różu. Nic dziwnego, bo przecież przypomina kolor fasad weneckich historycznych budowli. Miasto nieodparcie kojarzy się z gondolami, łodziami, drogami wodnymi. Na obrazie pojawiają się szkicowo zaznaczone kilkoma czerwonymi kreskami łodzie. Po prawej stronie, podobnie schematycznie, rozrysowany jest most. Pod nim widać zamknięty w owalnej formie głęboki cień nad błękitem wody. Kilka ciemnych plam, przetarta warstwa farby, przypominają fakturę muru pogrążonych w wodzie budowli. Warto powędrować z Potworowskim na południe Francji. Tam rodziły się liczne pomysły na barwne kompozycje. Pejzaż z Aix to obraz z 1961 roku. Artysta ponownie użył owalnego kształtu. Patrzymy na wspaniałą ferię ciepłych, jesiennych barw. Kilka pasków zieleni na górze i pomarańczowo-rudych trójkątów, wydłużone prostokąty. Po środku przeplatają się pola białych, zielono-pomarańczowych i żółtawych kwadratów, niczym na szachownicy. Pośród nich znajduje się czarny prostokąt, który nadaje kompozycji głębi, a zarazem ją stabilizuje i porządkuje. Obraz ma 95 cm szerokości i 51 cm wysokości. Trudno jest rozpoznać jakiekolwiek realne miejsce z Aix i zapewne nie o to artyście chodziło. Patrząc na ten pejzaż, któż nie chciałby odwiedzić Aix słoneczną jesienią? Piotr Potworowski często stosował formę owalu. Wydaje się, że takim zawężonym kadrem zaznaczał wyjątkowość uchwyconego momentu. Z 1961 roku pochodzą trzy takie kompozycje, zatytułowane po prostu Pejzaże owalne. Każdy z nich ma takie same spore wymiary – 230 cm wysokości i 160 cm szerokości. Krajobrazy ujęte są niczym w paszportu szarym tłem. Ta szarość jest zróżnicowana tonalnie odpowiednio do każdej z kompozycji. Pejzaż oznaczony rzymską jedynką przedstawia fragment miasta. Może część skrzyżowania, a może narożnik placu otoczonego niewysokimi budynkami. Ten na pierwszym planie widzimy z lotu ptaka. Budowle na wprost stoją przy uliczce wznoszącej się w prawą stronę. Cała kompozycja jest precyzyjnie wyważona, bo po prawej stronie znajduje się pokaźny słup w kolorze żółtym, stabilizujący wszystkie kierunki. I w tej harmonii możemy poczuć radość związaną z wiosenną aurą, budowaną wiosenną świeżością żółto-zielonych barw. Nawet trójkątny daszek jednego z domów przybrał kolor błękitnego nieba. Pejzaż owalny 2 jest abstrakcyjną kompozycją barw. Pośród złoto-pomarańczowych kwadracików rozlewa się szaro-błękitna plama zamknięta czarnym półkolem. Jakie to miejsce? Jaki czas? Problematycznym i chyba nieuzasadnionym byłoby nazywanie tego, co się dzieje na obrazie, kategoriami realnych miejsc skojarzeń. Pozostańmy więc w tym stanie przyjemnego zachwytu relacjami barwnymi i tajemniczymi przestrzeniami wynikającymi z tych relacji. Trzecia z kompozycji niemalże mrozi chłodnym zestawieniem fioletów, szarości, błękitów na pochmurno-szarym tle. Dół owalu jest ciemnofioletowy, nad nim unoszą się dwie zagadkowe formy. Plamy nakładają się na siebie wzajemnie, przenikają. Trudno bez autorskiego komentarza odnieść to malarskie wrażenie do jakiegoś konkretnego miejsca. Może tym łatwiej jest widzom odnaleźć własne skojarzenia z nastrojem, kolorem widzianych, zapamiętanych miejsc. Obrazy Piotra Potworowskiego zdają się zapraszać do takich właśnie eksperymentów. W 1958 roku Piotr Potworowski przyjechał do Polski. Dość szybko zmienił pierwotne plany i pozostał tu już do końca. Odkrywał zupełnie nowy kraj. Miejsce, które wydawało się trwać niezmiennie, to Kazimierz nad Wisłą. Spędził tam pierwsze lato. Wtedy właśnie powstała szczególna kompozycja, schematycznie malowana czarna korona drzewa i również czarny kształt przypominający maszt żaglowca.
A może to kolejne drzewo? Te wątpliwości są uzasadnione, bo przecież obserwujemy zachód słońca. Potworowski przedstawił tę porę dnia układem poziomych pasów w tle, w kolorze brązowym i ugrowym po środku i pomarańczowo-fioletowym w górnej części obrazu. Potworowski nie malował widoków Kazimierza. Trudno byłoby znaleźć na jego obrazach renesansowe kamienice, spichlerze. To, co artystę fascynowało, to widok Wisły i poszukiwanie odpowiedniej kompozycji. Pejzaż z Kazimierza Wisła to charakterystyczny, owalny kształt i wzbogacona materia malarska o technikę kolażu. Na pilśniowej płycie naklejone są drewniane elementy podmalowane białą i szarą farbą. W centrum widać białą, nieokreśloną plamę wspartą na czarnym kwadraciku. Wyżej ciemna linia łączy dwa brzegi, a może wyznacza linię horyzontu. Obraz wyróżnia użycie surowego drewna i bardzo wąska paleta barw ograniczona do czerni i bieli. Do Kazimierza wracał artysta wielokrotnie. Tam właśnie powstał dyptyk Zielona Wisła. Dwa zestawione obok siebie płótna tworzą horyzontalną kompozycję o wymiarach 153 na 58 cm. Wśród rozmytych plam zieleni poprowadzone są ciemnozielone linie płynącej rzeki. Przy jednym z brzegów widać jakąś pionową, jasną budowlę. Tuż pod nią osadzony jest kremowy prostokąt ocieniony jasnofioletowymi kształtami. Nad linią wody znajduje się kilka szmaragdowych plam. Taki też kolor pojawia się po lewej stronie dyptyku, przybierając formę trójkąta i dwóch wygiętych w łuk pasków. Z tej też strony znajduje się ciemnoszara plama z czarnym podwójnym krzyżem. Przyznacie Państwo, że opis takiego dzieła to dość karkołomne zadanie. Zwłaszcza, że obraz nie przypomina żadnego z widoków tak dobrze, wydawałoby się, znanego Kazimierza nad Wisłą. Piotr Potworowski znakomicie operował szarościami. Obraz Wisła 1 Szara jest malowany właśnie w takiej tonacji, z lekkim dodatkiem błękitu i kilkoma pasmami fioletu. Na dole z prawej strony widać schematycznie rysowane otwarte okno. Powyżej zaznaczony jest widnokrąg. Tworzą go dwie ukośne linie biegnące równolegle ku górze. Zaczynają się bielą, przełamaną jasnoszarym kolorem i przechodzą w ciemny, niemal granatowy kolor. Cała kompozycja jest wpisana w nieregularne koło. Trudno jest przełamać schemat krajobrazu z rzeką i odnaleźć własną, oryginalną kompozycję. Potworowski widoki Wisły malował w bardzo różnych układach. Nie rozstawał się ze swoim szkicownikiem, uzupełniał go notatkami, refleksjami na temat malarstwa. Wędrując nad brzegiem Wisły, poszukiwał odpowiedniego motywu. Rysował, analizował. W pracowni przekładał swoje obserwacje na malarską syntezę oglądanego krajobrazu. Brzeg Wisły to horyzontalna kompozycja w kolorze wiślanego piasku. W połowie przecina ją czarna, przetarta linia, miejsce zetknięcia wody z brzegiem. Ta linia znika pod biało-żółtym, trójkątnym kształtem zmarszczonym kilkoma pociągnięciami szarego koloru. Również w horyzontalnym układzie przedstawił artysta chatę na Podhalu. Na srebrno-szarym tle widać fragment budynku ograniczony owalnym kształtem. Dół jest szaro-biały, malowany gładko. Po środku ciągną się pasy biało-różowe, podkreślone kilkoma delikatnie rysowanymi niebieskimi liniami. Z lewej strony uchwycony jest narożnik chaty z zazębiającymi się łączeniami. Dalej widać pionowe elementy, jakby kolumnę, fragment ganku, który otwiera przestrzeń, wprowadzając zamieszanie, ponieważ jednocześnie widzimy bierwiona zewnętrznych ścian, ale zarazem możemy mieć wrażenie, że oto stoimy przed chatą, doświadczając śnieżnej zadymki. Twórczość Potworowskiego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Otrzymał nagrodę na Biennale w Wenecji, wystawiał w kraju i za granicą. Studenci, znużeni dominującym w polskiej sztuce koloryzmem, chłonęli ideę nowego malarstwa. Jego zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem. W gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych Potworowski współpracował z Teresą Pongowską. Pisał do niej: chciałbym, ażebyś powiedziała studentom o tym, że istnieją trzy okresy tworzenia obrazu. Ten środkowy to sama realizacja, ten ostatni to działanie obrazu w czasie, który trwa czasami tysiące lat.
Ten pierwszy jednak jest najważniejszy. Wyprzedza on samo tworzenie obrazu i musi być najbardziej rozbudowany. Dzieje się we wnętrzu człowieka. Jest sumą wrażeń, przeżyć i zrozumień. Jest i musi być momentem wielkiego skupienia, decyzją o kierunku, w którym cała przyszła akcja pójdzie. Las Sopocki jest jedną z ostatnich prac Potworowskiego. To prostokątna kompozycja w pastelowo-zielonym kolorze. Ledwo widoczne są dwa pionowe kształty blisko środka kompozycji. Abstrakcyjne formy i wszechogarniająca zieleń, uproszczenia i redukcja kolorów to główne cechy malarstwa Potworowskiego. Pejzaż stał się najważniejszym tematem i ta część twórczości artysty jest ciągle najbardziej ceniona. Artysta zmarł 24 kwietnia 1962 roku w Warszawie. Mam nadzieję, że spotkanie z malarstwem Piotra Potworowskiego dało Państwu dużo radości. Takiej, jaką tylko może dać kontakt ze sztuką i kontakt z naturą. Dziękuję za wysłuchanie podcastu.